Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson. Zanim rozpoczniemy odcinek, to chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam pojawiają się odcinki co drugi dzień, ale chciałbym zacząć robić tam odcinki daily. Dlatego jeżeli chcecie być częścią tego kontentu, który tam się dzieje, no to zapraszam was tam bardzo serdecznie, ponieważ póki co robiliśmy minigierki z Mielki, które wam się bardzo podobały i chcemy je oczywiście dalej kontynuować, ale dodatkowo pomiędzy tymi minigierkami chcemy robić inne rzeczy, więc będą się pojawiać inne gry, ale też myślę, że walniemy sobie jakiś odcinek spalionowo, ponieważ mam kilka pomysłów na odcinki, które będą takie bardzo rozległe, takie zbudowania bardziej i nie będą raczej to odcinki, które nadawałyby się na ten kanał, a na tamten kanał nadadzą się idealnie, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć odcinki spalionowe, które będą bardziej dłuższe, takiego budowania i tak dalej, zapraszam bardzo serdecznie na tamten kanał, ponieważ już chyba w tym momencie, sprawdzę, bo kurczę, nie chciałbym wam dać złej informacji. Na dany moment mamy tam 39 500 subskrypcji, więc brakuje nam już tylko 500 subskrypcji do tego, żeby mieć 40 000, więc liczę na to, że wejdziecie tam wszyscy i dobijemy 40 000. Piękna, okrągła liczba, 40 tysięcy. No ale zanim oczywiście zanim tam pójdziecie, no to oczywiście witam was na tym odcinku. Na poprzednim odcinku, tak jak mogliście zauważyć, no troszkę Emilki, że tak powiem, się na mnie zdenerwowała, ponieważ zabierałem jej itemy i tak dalej, więc postanowiłem ją przeprosić. Bo może to było faktycznie takie za mocne i tak dalej, więc faktycznie przeproszę ją. Mam tutaj taką książkę, napiszę jej taki jakby przeprosiny w formie pisemnej, bo nie ma jej niestety na serwerze, więc no nie będę czekać, aż ona wejdzie, żeby ją przeprosić, więc po prostu zostawię jej karteczkę. I oczywiście itemy, które jej zabrałem. Tutaj są te itemy, patrzcie, tu jest, a mam dwie książki nawet, to nie wiem po co mi dwie książki. Dobra, to tutaj mam, jest książka, jest ten kill, który jej zabrałem, jest jej zbroja, więc to wszystko postaram się jej dzisiaj oddać i od tego, zaraz do tego przejdziemy. Ale zanim chciałem wam jeszcze pokazać magazyn, ponieważ troszkę się tu pozmieniało, dodałem craftingi i posegregowałem itemy. Tutaj jedzonko, tutaj prawda, tu jest syf jeszcze, dobra, tego jeszcze nie posegregowałem, to jest w ogóle lazuryt. To tutaj patrzcie, w ogóle mam 400 level, nie wiem czy zauważycie, więc zaraz sobie poenchantujemy jakieś rzeczy, bo chciałbym zrobić w końcu diamentową zbroję, tym bardziej, że udało mi się zbierać masę surowców, naprawdę. Byłem w kopalni i tyle, ile mi się udało zebrać, to ja się sam nie spodziewałem, że tyle uzbieram. Mamy sporo lapizu, tutaj mamy dwie skrzynki jeszcze wolne na jakieś książki, które będziemy ulepszać i tak dalej. Palionowy join the game, Bzyku join the game, witam bardzo serdecznie panowie. No, ale to nieważne, w każdym razie tak wygląda sytuacja, więc może zacznijmy od tego, że ja po prostu zenchantuję sobie te rzeczy. Skoro już tutaj, albo nie, wiecie co? Enchancik zostawmy na koniec. Albo... Dobra, najpierw zanieśmy to Emilii, żeby już po prostu dostała to i tak dalej, żeby już mieć to z głowy i tak dalej, za chwilę się zajmiemy tymi enchantami i tym wszystkim. Ogólnie zasadziłem tu kilka takich jakby różnych roślin, nie wiem czy to się wam podoba czy nie, ale takie fajne kwiatuszki. No ogólnie, szczerze wam przyznam, mega... O kurde, jak tam się pozmieniało. Ej, tam coś wybudowane jest nowe. O kurczę, tam są jakieś kolorowe... Dobra, mnie tu dawno nie było, bo ja miałem filmy na zapas zrobione, widzowie, a tutaj dużo się pozmieniało, ale tanka imienia mu... Dobra, nieważne. Wchodzimy do środka, zostaw Filip to, no dobra, już nie będę... Ej, ale ja jej zrobię nową, czemu ona zrobiła sobie znowu kolejną? Dobra, oddam jej to i tak mimo wszystko, Zróbmy tutaj, prawda, o, znowu ją okradam, ale zostawiam to tutaj w każdym razie. Dobra, tu i odłóżmy to w takim razie w tym miejscu. Tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak. I napiszmy jakąś książkę Milki, albo inaczej. Przepraszam, że kradłem ci itemki. To były tylko żarty. Żarty, proszę... Nie obrażaj się. Musimy to wyjaśnić. I się... Znaczy pogodzić? My nie jesteśmy pokłóceni. Ona po prostu się tak na mnie zdenerwowała po prostu. Czy to jest pokłócenie? Nie powiedziałbym, że to jest pokłócenie. Musimy to wyjaśnić. O kurczę, zminimalizowałem sobie Minecrafta. Musimy to wyjaśnić, żeby wszystko wróciło do normy. Tu, prawda, jakieś zostawmy napisane miłego dnia. O, tak o. Mamy taką książkę i to oczywiście tutaj zostawiamy, żeby ona sobie tutaj to przeczytała, żeby, prawda, mogła sobie tutaj, no, zrozumieć, że nie chcieliśmy, żeby było tak źle, nie chcieliśmy, żeby to wszystko tak wyglądało, więc wszystko jakby, mam nadzieję, że z mojej strony wyjaśnione, nie wiem jak z jej, ale no, zobaczymy, co ona na to odpowie. W każdym razie ja bym chciał się teraz zająć tym, żeby zenchantować te itemy, bo jestem ciekaw, jakie enchanty nam da. Mamy naprawdę sporo tego levela, więc będziemy w stanie naprawdę fajne enchanty tutaj zrobić, mi się wydaje, i mam nadzieję, że oddadzą, dobra, zróbmy sobie,
Czekajcie, czy ja już nie mam przypadkiem zrobionej jakiejś diamentowej zbroi i tak dalej? Bo szczerze mówiąc, kurczę, wydaje mi się, że gdzieś, kurczę, mogłem mieć. Tu mam jeszcze masę jakichś itemów. To jest w ogóle prezent na urodziny od niej. Dobra, a tu też czekajcie. Tutaj, o, tu jest diaksik. Co? Aha, to jest, aha, to wiem, to był prezent od... Dobra, mam diamentowy kilo, więc już tego nie muszę robić. Dobrze, dobrze, tutaj sprawdziłem, że tutaj coś mam w tych. I tutaj też coś było? Czy mi się kojarzy? Chyba nie, ale ja wiem, co tutaj jest, widzowie. Nie wiem, czy pamiętacie, co ja tu schowałem. Ja o tym zapomniałem, teraz sobie o tym przypomniałem dopiero. Tu jest ta książka z tym szyfrem, ale to już chyba jest nieaktualne. Ale w każdym razie zostawmy to tutaj na wszelki wypadek. Oraz róbmy tak, tutaj to trzeba tak postawić umiejętnie. A, aj, no nie, no nie. Nie umiem tego postawić tutaj nigdy. Dobra, to proszę tutaj, chodź do mnie i uwaga. No, o, udało się, dobra, mamy to. Dobra, więc nie musimy zrobić już diamentowego tego, więc zróbmy sobie po prostu... A, tu jest nazwany diament. Utala, no to ja go nie wykorzystam, naprawdę nie wykorzystam go, czy ja go mogę wykorzystać? Nie, no chyba mogę. Nie, no dobra, jak to jest nazwany diament, to on jest wyjątkowy. Dobra, to go nie ruszam w takim razie. Odłożę go tutaj na razie, niech on sobie tam jest. Ale w takim razie zróbmy sobie całe te zbroje. Czyli zróbmy to, zróbmy to, zróbmy to, zróbmy to. I myślę, że na razie tyle wystarczy, bo ja diamentowy miecz mam, ale... On już jest zużyty, nie wiem, czy to dobrze, że on jest zużyty, chyba nie do końca, ale dobra. Zróbmy w takim razie tak, lazuryt mamy tutaj i zobaczmy, co nam tutaj dropnie. Uwaga, mamy to, ciernie 2. Dobra, a zobaczmy, co mamy na butach. Death Strider, czyli jak to się na polski... kurczę, nie pamiętam, jak to na polski było. Dobra, nieważne, tutaj... Aqua Affinity, czyli mamy jakby oddychanie pod wodą, adaptacja jakaś wodna czy coś tego typu, czyli oddychanie pod wodą to będzie. Unbreaking 3 na spodniach, to jest dobry enchant. Protection 3, Unbreaking 3, to był dobry enchant. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Tu mamy znowu te ciernie, czyli po prostu jakby, no nie ma co tutaj dyskutować, będziemy ciągle mieli to samo chyba, więc po prostu trzeba... Ale oddało, dobra, tu Unbreaking 3, Fire Protection, dobra, i hełm, Fire Protection i... Respiration, dobra, a Respiration, nie, Respiration to było chyba oddychanie. A Aqua, kurczę, już nie pamiętam, ale dobra, nieważne, w każdym razie mamy to. I Kill Off, to jest najważniejsze. O nie, ja nie mam 30, a tu Efficiency jest, o kurde mol. Nie, to trzeba ogarnąć szybko level w takim razie. Jak ogarnąć najszybciej level? Ej, to tego nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, jak najszybciej ogarnąć level, chyba najlepiej pójść do kopalni. Czekajcie, ja sobie zrobię tak, na razie odłożę sobie to tutaj, te wszystkie rzeczy, to odkładam tutaj. Bierzmy szybko w takim razie to, bierzemy to, idziemy szybko do kopalni. Dobra, założę sobie jakąkolwiek zbroję póki co, żeby cokolwiek mieć. Tutaj weźmy sobie też to, żeby mieć klatę. Mamy żarcie jakieś, nie mamy nic do bicia się, więc weźmy sobie siekierę. Dobra, idziemy szybko do kopalni skopać jakiegoś węgla czy coś, bo kurczę, no nie może, tam była szansa na taki enchant. Tam jest taka szansa, dobra, o, jest tu węgiel jeszcze, którego nie zebrałem, dobra. Weźmy, tutaj jest fortunka, więc tym musimy zbierać, żeby po prostu więcej expa szło. Chociaż nie, to chyba nie ma znaczenia, dobra, bierzemy to w takim razie. Dobra, potrzebujemy 2 lewle tylko, to nie jest dużo, damy radę. Nie mam wiadra, więc to jest duży minus, bo może być ciężko tutaj z wyjściem potem. Ale, no chyba powinienem wrócić po wiadro w takim razie. O nie, no najgorzej, jak ja tu mam szybko ogarnąć level. Dobra, nie, po prostu schodzę i później... O, tu jest woda, dobra. To już jest jakiś plus. Tylko im niżej, tym gorzej, bo nie mamy węgla tam, a na nim najlepiej się expi. Oj, niedobrze. Dobra, zejdźmy w takim razie i tak tu. Tu już jest wszystko zgrabione, ty swoją... O nie, to gównianą kopalnię wybrałem, szczerze mówiąc, bo tutaj nic nie będzie takiego. To był błąd. Tak mi się wydaje, że to był błąd. Weźmy sobie jedną pochodnię, wejdziemy ją, dajemy ją w drugą łapę, żeby mieć troszkę jaśniej. I teraz tak, czy ja tutaj znajdę gdzieś coś, żeby szybko zdobyć ten level? Proszę, level. Potrzebuję tylko troszkę levela. Ja miałem, ja w piecykach na górze miałem coś przepalone i jakbym to zabrał, to bym mógł dostać levela. Kurczę, zwaliłem, że ja tutaj zszedłem na dół. Ale dobra, jak już tu jesteśmy, to rozejrzmy się. Może coś tutaj jeszcze się ostało. Aczkolwiek jak widzę, ile tu jest pochodni, to już wiem, że tu milki była, nie? Więc jakby tu wydaje mi się, że nie ma co, ale chyba nic nie zdobędziemy takiego. Najgorzej, bo tu już jest wszystko przebrane, nie? Tu już jest po prostu nic. Tu już jest nic. Widzowie, nic tutaj nie ma. O nie, dobra. Dobra, wiecie co? Ja robię cięcie i wracam z powrotem na chatę, bo tutaj to totalnie nic nie znajdę, jestem tego pewien. Dobra, jesteśmy u mnie na chacie i uwaga, tutaj w piecyku coś miałem przepalone, więc wydaje mi się, że jest. Dobra. Nie, to nie dało mi 30. O, najgorzej. Dobra. To czekajcie. Jak tu szybko ogarnąć level?
Jak szybko ogarnąć level? To jest nie do zrobienia. Szczerze, to jest nie do zrobienia. Nie da się ogarnąć levela na szybkości. To jest po prostu niemożliwe. Dobra, nie wiem, brakuje mi całego levela jednego. Troszkę ponad nawet bym powiedział. Ale nie ma tutaj na czym wyekspić w ogóle tego wszystkiego. Dobra, idziemy, wiecie co, pójdziemy zabić trochę zwierząt w takim razie. Wydaje mi się, że to jest jedyny sposób na to, żeby tutaj cokolwiek, prawda, cokolwiek zdobyć. Więc po prostu idziemy kilka zwierząt upolować. I jak upolujemy, to mam nadzieję, że dostaniemy na tyle expa, że to nam jakby zwróci. Więc uwaga, tu mamy tak. Dobra, no czemu one nie dają w ogóle expa? Ej, co jest? Dlaczego one nie dają w ogóle expa? Dobra, ale wiem, rozmnażać je można też. Dobra, szybko je rozmnożymy w takim razie. Chodźcie tutaj szybko, chodźcie, 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 chodźcie. Tutaj rozmnażamy, rozmnażamy. To mi da expa, to mi da expa, to mi da expa. Dawajcie, dropimy, 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 dropimy. Tu proszę mi dawać expa, proszę mi dawać expa. Dobra, ej, dobra, to idzie, to idzie, to jest plan, to jest plan. Tak to trzeba zrobić w takim razie. Dobra, zbierzmy troszkę więcej tego. Zaraz też świnie rozmnożymy, bo to też jest dobry deal tutaj, żeby takie coś zrobić. Więc zrobimy tak. Weźmy sobie tych marchewek od razu, żeby od razu te świnie też machnąć. Zaraz tutaj będę sadzał wszystko. Ej, tu jest masa owiec, dobra. To się uda, to się uda. Dobra, tutaj chodźcie, 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 chodźcie. Tutaj świnki. Chodźcie, 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 chodźcie. Dobra, to się uda. Myślę, że to jest najlepszy sposób na to, żeby wyekspić tutaj sobie, prawda, wszystko, bo na, tutaj jest masa zwierząt, więc tutaj to rozmnażanie będzie bardzo szybkie. Jak widzicie, mamy już połowę levela. Ej, dobra, dobrze to idzie, dobrze to idzie, dobrze to idzie, dobrze to idzie. Dobra, tutaj, tutaj idzie świetnie, idzie świetnie. Dobra, idziemy w takim razie jeszcze. Tu był jakiś exp. Mam nadzieję, że one mi nie zeżerają tego expa. Dobra, tu rozmnażamy, prawda, owieczki. Szybko, szybko, szybko. Ej, dobra, to się uda. Już jesteśmy na ostatniej prostej, że tak to ujmę. Ostatnia prosta na to, żeby zenchantować sobie killów. Mega fajnie. Ja liczę na fortunkę. Fortunka 3. Fortunka 3, jak tam będzie, to po prostu będzie taki enchant kozacki. To się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści. Izowe, dobra. Już, już. Czy to już jest ten moment? Dobra, no już, już taka jest końcówka. Proszę, proszę, proszę. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Dobra, robię tak. Szybko sadzam to. Żeby tutaj było wszystko zasadzone tak jak należy. Ja mam, tutaj ma w sumie Paweł też enchant. Ja zobaczę, czy u niego ten enchant też tak, czy to też tak działa, że w innym enchancie mam te same jakby efekty. Mi się wydaje, że tak powinno być. Więc ja po prostu idę szybko do Paliona tutaj na chatę, bo on tutaj też ma. Tylko zasadzę to jeszcze, żeby tutaj był, prawda, porządek, żeby nikt mi tu nie powiedział, że zebrałem i nie zasadziłem. Bo nie lubię, jak mi ktoś zarzuca, że ja tutaj bałaganie. Tutaj widzisz, ziomeczku, pilnuj tutaj wszystkiego, tak żeby nikt się nie zorientował, że ja tutaj cokolwiek zabrałem. Dobra, nieważne. Troszkę tutaj, że tak powiem, nawyły mi te zwierzęta, ale mam nadzieję, że to nie przeszkadzało aż tak. Dobra. Nie, nie wziąłem tego diamentowego killofa ze sobą, no po prostu się popłaczę zaraz, nie? Dobra, idziemy jednak na chatę, idziemy jednak na chatę. Ej, jak się pięknie prezentuje ten młyn. Mega mi się podoba, jak to tu wygląda. Nie wiem, możecie napisać, jak wy uważacie, jak wam się podoba tutaj to miejsce, całe to palionowo i co byście tutaj wybudowali. Ja, mi się wydaje, że tutaj gdzieś będzie trzeba za niedługo jakąś moją głowę wybudować. Bo pisaliście mi, że chcielibyście moją głowę, żeby tutaj wybudował, więc wydaje mi się, że to zrobimy, że na pewno wybudujemy gdzieś jakąś tutaj moją głowę. Dobra, bierzemy tutaj stąd killof. I szybki enchant, szybki enchant. Czy jest to samo? Dobra, jest, uwaga. Ajajajajaj, nie ma fortunki, no niestety. No niestety, widzowie, ale plan był dobry, wykonanie trochę gorsze, ale udało się. No, no mamy jakiś enchant, tylko mógł być lepszy, no nie powiem, że nie, nie powiem, że nie. Mógł być zdecydowanie lepszy, nawet bym powiedział. No ale... Ale okej, okay, nie ma i tak tragedii. Wydaje mi się, że to i tak jest jeden z lepszych enchantów, jaki mogliśmy tutaj zrobić, więc nie będę narzekać. Odłóżmy sobie ten lapis tutaj na górę. Uwaga, pum, tutaj tak. I wszystko jest gites. No i mega, no i mega, dobra, czyli co? Czyli podsumowując, co zrobiliśmy? Jakby mamy całą tutaj naszą zbroję ogarniętą. Mamy fajne enchanciki tutaj, więc mi się oczywiście mega podobają. Oczywiście tutaj przydałaby się jeszcze fortunka, ale to jeszcze się ogarnie. Myślę, że jakąś książkę wypoluję na fortunkę i na mending. Ej, widzowie, tutaj by się przydało zrobić te wieśniaki. Wieśniaki je zatruwać, żeby mieć mending. Ej, to może się tym zajmiemy na plusie, więc zapraszam na plusa. No, a tutaj tymczasem, no co, jeszcze będę musiał miecz ulepszyć, ale to zrobię już sobie poza odcinkiem. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym materiale już jutro o godzinie 19:19 i na dniach zaczynamy daily na plusie. Zapraszam na plusa, linki w opisie. Pozdro, pa, pa.